Witajcie na kanale Marivo. Tak jak chcieliście, dzisiaj robimy kolejny challenge 24 godziny. A gdzie? Na basenach! Nie na jednym basenie, ale na dwóch basenach. Ja nie wiem, co mi wymyślałam. Za chwilę się spakujemy i wejdziemy na 24 godziny do tych basenów. Jeśli chcecie więcej takiego challenge, to zostawiamy 10 tysięcy łapek w górę. Dajcie to też w komentarzu. Jaki challenge mamy zrobić następnym razem? Piana party. To by było ciekawe. I też dajcie znać w komentarzu, który basen Wam się bardziej podoba. Mikołaj wziął się za sprzątanie basenu. Czy ten jest fajniejszy Waszym zdaniem, czy jednak ten jest fajniejszy? A jeśli chcielibyście kupić ten basen, to pamiętajcie, wpadajcie na www.dmuchane.pl. Ta-da! Lecimy do domku, chcę spakować. I tutaj mam dla Was pierwsze zadanie. Musicie pójść do domu i spakować się w 2 minuty. Zabrać wszystko, co będzie Wam potrzebne do przetrwania nocy na tym basenie i na tamtym basenie. Do jedzenia, do spania. Ja bym chciała mieć łatwy challenge, a Ty mi utrudniasz. Łatwy challenge to będzie taki, żeby się po tym polu przebiec. To będzie łatwy challenge. Lecimy, tak? Włączamy stoper i Iwona ma 2 minuty. Czas start. Już? Poszło. No, już. Już? Już. Szybciej, szybciej. Brzyszki. Mama ma 2 minuty. Mikołaj, poczekaj! Czas leci! Dobra! Jakieś koce! Mikołaj, pomóż mamie się pakować! Ciuchy musimy jakieś wziąć! Bo czas leci! Nie wiem co biorę, ale coś biorę! Biorę! Dobra, to mam! Ciuchy mam, to mam! Miko! Jeszcze miś! Ale dobra, ale jedzenia nie masz! A już minuta ci prawie minęła! Nie, co tu mamy? Okay. Lodu! No ale nie zapakujesz tego! Tyle lodów będziesz jadła? No co ty? Naprawdę? Musi mi stać na 24 godziny! Tyle lodów? A, bo czas leci, czas leci, dawaj! Dobra, zostawię to szybko! Uwaga na szyszki! Dobra, to zostawiła, jedzenie jest. Teraz co, poduchy? Dawaj Mikołaj, pomóż mamie, mama bierze poduchy do spania. Oj, mało czasu. Dobra, jeszcze pontony! Światło, auta. Który ponton, matko? Nie wiem, no chyba ten. Mikołaj, łap! Dostał! Nie wyjdziesz z nim, musisz sobie drzwi otworzyć. Dawaj, bo czas leci. Ledwo, ledwo, ledwo zdążycie. Mama zaraz rozwali ten ponton. Rzucaj poduchy, szybko! Zmęczyłam się. Ale się udało. Zdążyłam? No jeszcze 4 sekundy. 3, 2, 1. Stop! To ja nie wiem, co ja wziąłam. No wziąłaś tak, że raczej z tym będzie ciężko przetrwać. Ale mamy lody. Pas lodów na... tydzień. Mamy... nie mogłam się zdecydować, które mam wybrać. To wzięłaś wszystkie. Ja już mam stąd teraz nie wychodzić, tak? Już masz stąd nie wychodzić, koniec. Zostajesz w basenie w jednorożcu. Z miśkiem do spania, to tak Mikołaj, żeby ci nie było przykro. Moje spodenki, może ci się przydadzą, bo noce teraz są chłodne. Ale kocyk wzięłam. Challenge uważam za otwarty w nowym basenie. Ale co teraz zrobimy? Może jakieś lody sobie chociaż kosztuj. No, możemy zjeść, bo fajnie wyglądają te lody. A mam jeszcze Nesquiki. Nesquiki. Mamy Toy Story, Milki. Jest nawet Baby John. Mikołaj, które chcesz lody zjeść? Chciałam... ja najpierw chcę Toy Story. Chcesz Toy Story? Mamy całe siedzenie jednorożcowe. I tak, to ja mogę tutaj spędzać 24 godziny bez problemu. Ale dziwna. Inaczej to trochę wygląda, jaka na zdjęciu porównanie. Ojeżdżałem u mnie. To jest wodny lód. Od 1 do 5, dla mnie na 4. Dla mnie, no też na 4. Mikołaj chce teraz Baby Sharki. Baby Shark, tu. O! Te są podobne. Ale z drugiej strony jakiś jest dziwny. Mój się trochę roztopił. Jak przejść na drugi basen, wykażę do litra. Już jest, tutaj. Apartament basenowy. Dwupokojowy. Jeszcze może trzeci do kompletu. Który byś teraz wypróbował? Nesquika albo Milkę. Dla mnie ten Baby Shark takie 3 na 5. O! Nesquik. Wow! Zakręcony. Mija kolejna godzina. Ja tak siedzę przy basenie i zastanawiam się, co dalej można jeszcze robić w basenach. Mikołaj mnie straszy właśnie drzwi. Ojej! Ale stanie mi rękę pogryzie, zaraz, halo. To robimy challenge w basenie. Zróbmy jakieś zawody. Nagroda w challenge'u. Kto wygra, ten będzie otwierał. Do wygrania są te oto Milka Secret Boxy. Uwaga, 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 uwaga. Mikołaj, odejdź, odejdź. Mikołaj rzuca. Wow! Teraz, żebyście mogli je otworzyć, to zrobimy sobie taki fajny challenge. Tłumaczymy zasady challenge'u. Tutaj startujecie, ścigasz się z mamą, to wchodź, pokażesz jak. Dawaj, dawaj. Teraz zjeżdżasz, pozbiegasz, jak tam ci wygodniej. Tutaj przeskakujesz, tu do tego basenu i tu wchodzisz na górę. Tutaj zjeżdżasz, o tak, bierzesz. Który masz kolor? Który? Różowe ty bierzesz, to mama niebieskie będzie brała. I biegniesz tam, przyczepiasz.
Dwa Milka boksy dostajecie za jedno przejście. Sześć Milka boksów jest do zgarnięcia. No dobra, to podejmujemy tego challenge'u. Tutaj mamy nagrody challenge'u i teraz znajdziemy dla nich fajne miejsce. Puścimy je na łódce. Milka boksy będą pływać na łódce. Trzy, dwa, jeden. Go, ruszajcie. Tutaj, gdzie, co ty, ej, tutaj, szybko, szybko. Wpinaj się, jesteś szybszy, Mikołaj. A wodospadem! Bierzesz, jak poleciał! Dobra, i przypinaj, i biegnij drugą rundę, mama jest za tobą, jesteś szybszy! Mama cię goni! No i dlatego Mikołaj ma przewagę! Już dwa Milka boksy twoje, super! Wspinaj się! Szybko, mama została w tyle! Mikołaj wygrywa! Szybko, Iza, ale pięknie zjechałeś! Brawo! Teraz to ostatnie. I zaraz będziecie otwierać Milka boksy. O, Mikołaj już zbieg. Teraz mama, dawaj, przeturlaj się. Na głowę, nie wiem, obojętnie. Zobacz, Mikołaj wygrywa. Dawaj, mama, szybko. Patrz, Mikołaj już prawie wygrał. Dawaj, mamusia. Na ciebie czeka żmija. Ujej. Dobra, tu, ten. Ja wróciłam się. Wygraliście po 6 Milka boksów. Będziemy teraz otwierać. Czułam się. Ja się zmęczyłam. Energia dzisiaj dla mnie jest już skończona. A Mikołaj jeszcze wybiegał. Ja przepraszam bardzo, ale teraz ja chcę swoją nagrodę. Idziemy po nagrodę za challenge w challenge'u w basenie. Uwaga, nagroda płynie. Teraz możecie otworzyć tylko 12. Mamy Milka Secret Boxy. Pływające Milka Boxy. Dzisiaj chcemy odnaleźć Sky i jaką diamentową mu. O, o, o. Świnka. Świnka! Świnia! A u mnie? Też świnia. Świnka. Takie same świnki. Wiedzę o jednawy. Ja mam? Nie. Słabo. Też bym chciała, żeby była diamentowa mu powtórka z ostatniego challenge. Co masz? Pływająca mu. Położymy ją, niech pływa. Niemożliwe! Niemożliwe! Mu trafiłeś! Zobacz! Niemożliwe! Mu trafiłeś! Zobacz! Zobacz! Mamy już teraz czwartą mu mamy! Mikołaj, brawo! Zobacz, Mikołaj! I czwarta, diamentowa mu! Z czego dwie nieotwarte. Te dwie z pierwszego challenge'u, ta z tego challenge'u i ta była trafiona na kukurydzę. Co tam jest? O nie! Jajo. To mam dzisiaj nieszczęście do Milka boksów. Ale to nie wszystkie Milka boksy. My otwieramy tylko 12. A tak. Ja widzę, że tam jest ich więcej. Chyba jeszcze raz tylko będziemy trochę się później. Otwierać. Paddy? Paddy chyba. Paddy! Teraz ja. Co to jest? Małpa! Ale nie mamy żadnych skamielin póki co. Tym razem mamy mały pompon. Mam nadzieję, że nie będę musiała w nim spać. Bez Mikołaj, traf Sky. Małpa pewnie będzie. Nie. Nie. Oba! Jest mu. Kolejna. Tylko tym razem zwykła. Nie ma mu. Będzie. O nie. O nie. Jajo. Oj, coś fajnego tam widzę. Misio chyba. Miś. A otworzyliśmy 12 Milka boksów i mamy diamentową mu. Mikołaj ją znalazł. Mikołaj trafi swoją pierwszą diamentową mu. Ale trafiliście mu. To już czwarta. Nie wiem, czy ktoś trafił cztery mu? Chyba nikt. Tylko tej Sky nie możemy trafić. I teraz ja dostałam bałaganem w moim łóżeczku. Mamy. A ja tutaj. Ej! Eno! Halo! To państwo, ja się tak nie bawię. Zobacz, no strzelają do mnie. I ja dzwonię po policję, nie ma co. Mikołaj kontra mama, uwaga. To jest baza Mikołaja, to jest baza mamy. Będą leciały samoloty. I będziemy rzucać teraz. Miki, rzucaj! Oj, pękło. A kto teraz będzie zbierał te balony? Tu mam prawdziwą. Masz propozycję, pisz. Odpalam zasłonę dymną, żebyście mnie nie widzieli. Mało mamy jeszcze rozrywki, a tutaj jest cała machina do bań. A tutaj drom nas inwigiluje. Halo! Ja sobie wypraszam. Co ty tutaj masz? Co to za steryta balonów? To są balony, tak? Ciach.
mam własnego basenowego, który czyści mi basen od razu. Sprzątanko. Cała jestem mokra. Mikołaj sprząta, bawia balony. Bliża nam się koniec dnia, bo zaraz słońce zajdzie. Więc musimy przygotować basen na nocowanie. Przecież nie będę tak spać, tak po prostu. O, może tam sobie rozłożę. A może na drugim basenie sobie rozłożę panko. Ale jeszcze mamy chyba milkaboksy do otwarcia. Tak jest, jeszcze otwieramy milkaboksy. Chyba zaraz otworzymy, nie? Tak jest. Zanim nam słońce zajdzie. Jak złapiesz 100 baniek, to wtedy dostaniesz milkaboksa. 20, 21, 45. 49, 70, 89, 90, 99 i jest setna, proszę Państwa, jest setna bańka! Tam, tadam, tam, tam, kolację podano. O, Bożesz ty! Dmuchane.pl. Trochę nam zamokło, bo ona tańczy z nudów. Może dyskotekę zrobimy w basenie? Nie, no co ty? No nie żartuj. Naprawdę będziesz we mnie strzelał? Dorwał mnie! Nie, no w dziurze mnie dorwał. Nie! No teraz otwieramy milkaboksy, zanim nam słońce zajdzie. Miejmy nadzieję, że znajdziemy jeszcze jakąś diamentową górę. Mamy 2, 4, 6, 7 mamy. Co masz? Co masz? Małpka! O, fajnie. Transportowaliśmy się trochę teraz na jednorożca. Przyjemniej. Się zrobiło trochę zimno. No pewnie, miś. Mamy tutaj misia, ja mam. Co, co to? No nie! A czemu tylko nam misie lecą? Misie. Mamy misie małpy. A tu? Małpa. Małpa. Nawet ten kotek się nie trafił. Świnka! Świnka, coś innego. Ja? Znowu małpa? Małpa. Trzecia małpa. I co to? O nie! Tacka, nie tacka. Ale była dzisiaj świnka. Bo już nam słońce zaszło, a ja tutaj nie chcę zostać bez oświetlenia. Więc za chwilę wyciągamy coś i musimy teraz coś zrobić, żebym ja tak nie musiała spać po ciemku. Coś się znajdzie. Teraz jakoś zamontować światełka. Najwygodniej to byś miała spać w jednorożcu. Najbezpieczniejsze to będzie spanie tam na górze w basenie. I dlatego chyba tam będę spała. Jakbyś tam ułożyła poduszki, zwiesiła sobie kot z prawej i z lewej strony, to byś mogła tam sobie zrobić takie fajne gniazdko do spania. A tutaj rozstawmy światełka. Ewentualnie jeszcze w tamtym basenie. I nasze stare, fajne światełka. Ale co, do wody wrzucamy czy jak? Właśnie, jak to co? Dookoła. Czyli będzie podświetlany basen. Teraz ten sznur musimy rozciągnąć. One są wodoodporne. Coś. Ubieramy basen w lampki choinkowe. A ja sobie stoję grzecznie z telefonem i nagrywam. Mogłoby się udać. Dzięki temu, jakbyś chciała spać tutaj na górze, abym raczej tam spał, bo tam raczej nikt ci nie wejdzie. Ja teraz sobie zrobię coś takiego, że sobie wezmę tu te poduchy. Ładnie położę. O. Jeszcze trzeba zrobić dach i ściany. Wzięłam kocyki. Na szczęście udało mi się znaleźć kocyki, więc jeden tutaj sobie włożę do przykrycia, a drugi sobie... To jak już tam wejdziesz, to stamtąd nie wyjdziesz. No i zaraz będzie po robocie. Po prawie. Ej, no masz takie fajne okienko. Powiem ci, że sympatycznie nawet. I teraz tutaj będę miała wygodnie. Zobaczcie. No. Teraz zobaczcie, jak wygląda basen po podświetleniu. Ta-da! I co wy na to? Ona tam utknęła. No tutaj to jest bardzo miękko na górze, bo to tak jak na dmuchańcu. Tylko nie wiem, czy ten szum dmuchawy nie będzie ci w nocy przeszkadzał. Będę miała jak nad morzem. I pójdziemy, zobaczymy, czy śpi, czy siedzi. Idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. Baseniki chodzą, księżyc się chowa za lasem. Chcemy zobaczyć, co i ona robi. Pierwsza godzina, ale basen wygląda fajnie. Kozacko. Podejdziemy tam po cichu i zobaczymy, co ona tam robi. Ale nie śpi, widzę. A koko! Okay. Co tam? Jak się poczuje w basenie? Dzień dobry. A w sumie dobranoc. Ale mam ciepło. Centralnie tego a nie jak widziałem. W domu? W domu cieplutko. Aż się nie chciało wychodzić. Myślałem, że śpisz, a było pospać trochę. Spałam, ale się przebudziłam.
tu jest basen number one, tu jest basen number two. Masz coś jeszcze do opowiedzenia? Na do widzenia? Bo nie wiem, czy następnym razem będzie chciało mi się tu przyjść. Chyba, że już rano. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to zostawiamy 10 tysięcy łapek w górę. Dajcie znać w komentarzu, jaki część mamy zrobić następnym razem. Widzimy się w kolejnym filmie, a ja teraz idę spać. No dajcie 10 tysięcy albo 15 tysięcy łapek w górę za te poświęcenie. Pa, pa! Pa, pa.